Dzisiaj naszym gościem jest Magda Prokopowicz, głównie znana jako prezes Fundacji Rak & Roll, no i można powiedzieć jako ikona kobiet chorych na raka. No i pewno pytanie, które się już było wielokrotnie zadawane i pewno masz dość odpowiadania, ale są osoby, które pewno nie czytały jeszcze o tobie albo cię nie słyszały. Jak ty sama dowiedziałaś się o tym, że jesteś chora? Jak miałam 27 lat, znalazłam sobie guzek w piersi, kąpiąc się pod prysznicem. No i właściwie pierwsze podejrzenie okazało się być słuszne. Natychmiast wizyta u onkologa, natychmiast operacja. No bardzo dramatyczny moment, bo zaraz po pierwszej operacji, jeszcze zanim wybudziłam się z narkozy. Przyszedł lekarz i powiedział mi o tym, że jest to rak złośliwy. Natychmiast musimy rozpocząć dalsze leczenie. Ty miałaś takie doświadczenie, że bardzo wcześnie straciłaś rodziców, którzy też byli chorzy na raka. I myślę, że to jest coś takiego, co każe myśleć w takim momencie, że trudno mieć nadzieję. Właśnie w momencie, kiedy dowiedziałam się o tym, że to jest rak złośliwy, to właśnie wyrosły mi w głowie wszystkie te wspomnienia i no, schemat myślenia, który wtedy miałam w głowie, że właściwie nie, to już jest koniec, ponieważ rodzice się leczyli faktycznie i no, ja to wspominam jako drogę przez mękę. Całe leczenie było takim właściwie procesem prowadzącym do śmierci. I długo... Ty miałaś 15 lat, tak, kiedy zmarł tata? Tak, 14 jak zmarł tata, 18 jak zmarła mama. Właściwie do czasu diagnozy bardzo uciekałam od tego tematu i jakoś go gdzieś tam zakopałam głęboko. Zupełnie nie przeżyłam tego i no, wszystko powróciło jak taki odtwarzający się film w momencie, kiedy usłyszałam, że jest to rak. Teraz jesteś taką osobą, która daje większości ludzi, którzy są chorzy, nadzieję, ponieważ nowotwór złośliwy zdiagnozowano u ciebie ileś lat temu. Rokowania nie były dobre. Ty nie tylko, że żyjesz, ale przede wszystkim pomagasz innym. Jesteś bardzo aktywna, starasz się, żeby twoje życie dawało jeszcze nadzieję innym. W międzyczasie urodziłaś dziecko, chociaż się graniczyło to z cudem. Skąd w tobie ta siła? Właściwie no, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, ale no, droga nie była prosta i była dosyć zawiła i oczywiście to nie było tak, że ja od początku, jak słyszałam, że mam raka właśnie, to byłam radosna i kipiąca radością. Właściwie od tych 8 lat trwa taki żmudny proces, kiedy na początku uciekałam od tej choroby, uciekałam od leczenia, uciekałam od przyjaciół, od rodziny. Aż doszłam do takiego momentu faktycznie, kiedy zrozumiałam, że no albo się poddam temu wszystkiemu i wejdę na drogę depresji i użalania się nad sobą i robienia właściwie z siebie ofiary tej choroby, no albo drugą alternatywą jest to, że wykorzystam to do czegoś dobrego. Ta choroba mi bardzo wiele zabrała, ale też dzięki temu, co czułam, bardzo dużo dała, bo właściwie wszystko to, co się dzieje w tej chwili, też jest bardzo dobre dla mnie i też no, wszystkie te działania fundacji służą temu, żeby pokazać, że właśnie można, że nie zawsze ta droga musi być dramatyczna i nie musi prowadzić natychmiast do śmierci. Ty z racji z tego, że chorujesz tak długo, byłaś pacjentką bardzo wielu lekarzy i pewno spotykałaś się z bardzo różnymi diagnozami, prawda? Często ci mówiono, że jest ci dana jakaś tam ilość życia, albo słyszałaś diagnozy, które są takie, które no nie nastrajają optymistycznie i wręcz przeciwnie. Sama kwestia nawet posiadania dziecka była też taką kwestią, że różni lekarze zupełnie inaczej przedstawiali ci szanse na posiadanie zdrowego dziecka. Mhm. Tak, pierwszy lekarz właściwie kazał mi się modlić. Kolejni, no jak byłam w ciąży, no to właściwie większość lekarzy zalecała mi natychmiastową aborcję. Nie zawsze lekarze, nie wszyscy chcieli mówić o diagnozach, o rokowaniach od samego początku. Miałam taki moment, że strasznie chciałam wiedzieć, ile mi zostało. No i
właśnie 8 lat temu słyszałam, że zostało mi 2 lata. Teraz z kolei mam taką panią doktor, która jakoś mnie tak pozytywnie nastraja, która mówi, że no tak przekroczyłam statystyki i że mi się nie zastanawiała nad tym, ile mi zostało, tylko żyła tak, jak żyje. Tutaj też właśnie te magiczne słowa, zdania lekarza mają kluczowe znaczenie dla pacjenta. Znaczy dla pacjenta, który długo już choruje, mniejsze, natomiast w tej początkowej fazie faktycznie... No właśnie, czy dać nadzieję, bo ja myślę, że jest to taka szkoła, mówi się, że to tak jak w Ameryce, prawda, że pacjent musi być świadomy tego, co go czeka i tego najgorszego, tak? No ale właściwie też lekarz może się mylić, tak? No, takie powiedzenie komuś, no zostało panu najwyżej pół roku życia, no brzmi jak wyrok. I ktoś może nie mieć też siły, żeby walczyć. Ale z drugiej strony pacjent też powinien wiedzieć, jeżeli jest dojrzałą osobą, dorosłym człowiekiem, chce swoje sprawy uporządkować, powinien wiedzieć. To bardzo chyba trudne jest i dla lekarza, tutaj sobie możemy gdybać, jaką decyzję podjąć, ale ty się spotykałaś z jaką częścią postawą lekarzy? Czy uciekają od takich odpowiedzi, czy też starają się tak właśnie asertywnie odpowiedzieć? U mnie uciekali zdecydowanie. Ja zachorowałam, jak miałam 27 lat, w związku z czym myślę, że dla większości lekarzy też to była bardzo trudna rozmowa, żeby młodej kobiecie powiedzieć o tym, że no zostało ci właśnie tyle i tyle. Natomiast ja z kolei jestem zwolenniczką tego, żeby oczywiście mówić prawdę, ale można dać nadzieję, ponieważ tak naprawdę wiele rzeczywistych przypadków świadczy o tym, że właśnie no, ktoś miał tam wyznaczony rok życia czy parę miesięcy, a żył znacznie dłużej też. Ja myślę, że już na świecie właściwie każdy wie o tym, jak ogromne znaczenie w tej chorobie ma psychika jednak, że czasami osoby, które sobie założą taki cel, że na przykład nie chcę doczekać do komunii córki, to faktycznie żyją do tej komunii córki, tak? Także gdzieś tam ta siła woli ma ogromne znaczenie i według mnie zabieranie na dzień dobry tej nadziei jest bardzo okrutne. Ja, tak jak mówię, no, rzadko spotykałam się z taką jednoznaczną diagnozą, a też uważam, że w ogóle słowo rak właśnie jeszcze cały czas dla ludzi ma tak ogromny ciężar, że nawet nie trzeba dopowiadać, ile zostało, bo każdy już myśli, że to właściwie koniec. Ma pani raka, jest już wyrokiem, tak? Tak. Słowo, którego ludzie się boją. Tak, choć tak naprawdę umieralność na raka jest dokładnie taka sama jak na cukrzycę, natomiast na słowo cukrzyca nikt nie reaguje poważnie. Właściwie większość z nas myśli, że to jakaś banalna choroba i niejednokrotnie jest ta choroba dużo cięższa niż nowotwór. Teraz właściwie też jak się popatrzy na to, że osoby, które w jakimś etapie przetrwają i żyją i walczą, to jednak ten rozwój medycyny, on w ciągu tych 8 lat, kiedy ty się leczysz, też rozwój medycyny też nastąpił ogromnie. Tak, właśnie to jest też, że ja na początku, jak dowiedziałam się o tym, że mam raka, to uruchomiłam ten schemat myślenia sprzed 10 lat, kiedy moja mama chorowała i faktycznie to leczenie było strasznie uciążliwe. I no, ze skutkiem takim, a nie innym. Natomiast jak zaczęłam się leczyć, to okazało się, że no, nawet takie zakładanie, mówienie, sugerowanie pacjentowi o tym, że koniecznie muszą być skutki uboczne tego leczenia, nie jest moim zdaniem do końca dobre, dlatego że ja na przykład brałam tych chemii już tam cykli 7-8 i nigdy nie wymiotowałam, nigdy nie miałam nudności. No, wypadają mi włosy, tak, ale wiem, że też nie wszystkim wypadają włosy, nawet przy tych najcięższych chemioterapiach. Także no, faktycznie ten rozwój medycyny jest gigantyczny i można z zaawansowaną chorobą żyć bardzo długo. Ja od 4 lat mam przerzuty do kości i do wątroby, do kości praktycznie wszędzie i no, złamałam sobie tylko udo, nic więcej, w związku z czym... Ja pamiętam, jak ty wysiadałaś z samochodu i szłaś w okulach i wyglądałaś tak, jakbyś właśnie wróciła z nart, gdzie sobie uszkodziłaś nogę. Ja mówię, co się stało? A ty mówisz, no właśnie miałam zakładane śruby i dlatego muszę chodzić w okulach. Chodziłaś bardzo szybko. Tak, jakoś zgrabnie przeszła rehabilitację. Też okazuje się, że właśnie współczesna medycyna dysponuje jakimiś tam spojeniami, które jakby całkowicie zabezpieczają tą nogę. Nawet wczoraj miałam rentgen robiony tego złamanego miejsca. Wszystko się zrosło. Brzmiało to jakoś też tragicznie na początku, bo nogę złamałam faktycznie schodząc normalnie ze schodów. Nie były to niestety jakieś wariactwa na nartach czy na snowboardzie. No ale myślę, że na tyle, ile mam zmian w sobie, w kościach, to no, gdyby właśnie nie leki, które przyjmuję,
To pewnie no, musiałam chodzić w jakimś gorsecie, bo trochę jestem porcelanową laleczką. A póki co żyję normalnie. Jeździsz samochodem? Jeżdżę samochodem. Chodzisz po mieście, wyjeżdżasz na wakacje? Tak. Synek czasami skoczy na mnie, bo chce się przytulić i na szczęście też nie rozpadam się na kawałeczki.